Daj tyle, ile możesz dać od siebie, jednym gestem wśród tylu innych. Pomóc w potrzebie tym, którzy poza życiem nie mają wiele. Oddać serce, oddając krew, być przyjacielem, wzbudzić nadzieję i szczęście tą jedną chwilą, by jedno z kilku marzeń nieśmiałych się spełniło. Znaleźć uśmiech wśród tylu łez tych chorych ludzi, bohaterstwem codziennych dni w sobie obudzić chęć pomagania, spleciona z tym przeczuciem, że pomóc będzie warto, obdarzyć kogoś uczuciem i tylko cząstką siebie, cząstkę dumy zastąpić, oddając krew zostawić więcej niż martwy podpis. Wśród bezsilności, która niszczy, uśmiechem swym zarazić, bo możesz zrobić więcej niż sobie wyobrazisz. Nie stracisz wcale wiele, lecz zyskać czyjeś możesz szczęście. Nie bądź żyła, oddaj krew, postać ciebie na więcej. Nie bądź żyła, oddaj krew, bo stać ciebie na więcej. Wyobraź sobie druhu, gdy brak ci w życiu ruchu, gdy brak ci odpowiedzi, pytanie w tym sercu siedzi. Możesz zamiast się leniwić, wszystkich dookoła zdziwić i paserstwo z głowy wybić, ponad normy się tu wybić. Niczym Robin Hood nie chybić, rąbka nieba tym uchylić i mieć w końcu przekonanie sensu życia niesłychanie. Bracie, siostry, uśmiech, zatem dobry gest dostaniesz i narzucisz kres agonii, zakończysz duszy konanie. Tak drobne, tak wymowne, uzmysławia twoje ciało. Zobaczysz, mówię ci, będzie ci co chwilę mało, zaś wszystko w duszy będzie grało i co dnia inspirowało. Nic nie będzie brakowało, wręcz przeciwnie, nie ma większego szczęścia niż zdrowie, zwykłe zdrowie. Proszę powiedz, jak się czujesz w chorobie. Ty weźmiesz leki, niektórzy ich nie mają, niektórzy, którzy bez niej po prostu umierają bez krwi. Ale nie są wampirami, nie chcą ciebie zabić, ty możesz zbawić ich przez prostą czynność, oddanie tego, czego masz wiele i od ciebie tu zależy, czy z tą grasz, czy nie. Tym zaś mądrym przesłaniem chcemy powiedzieć wam, że oddawanie krwi wcale nie szkodzi nam. Wręcz przeciwnie, bo ta dusza wyrzuca wadliwy odłam. Gdy w środku sobie powiem, swoją krew tu dzisiaj oddam, jak dzwonnik z Notre Dame, gdy ustanę w swojej misji, choć w powietrzu zawiłości duża ilość ciągle wisi. A po co się w domu kisić? Bądźmy milsi. Zachęcamy przyjacielu do oddania krwi. Zobacz, ile dla kogoś możesz zrobić dziś, a więc odrzuć wstyd i poczuj sobie siłę, by szczęśliwym być. Chciej zrobić dobry uczynek. Przecież świat tego ciągle potrzebuje, tego od nas oczekuje i mimo wszystko w swe ciepłe skrzydła ujmuje.